Jesteśmy dzisiaj w gminie Korzenna, rozmawiamy z mieszkańcami, którzy zebrali ponad 300 podpisów i sprzeciwiają się działalności firmy Mobruk. Pytamy ich, co o tym sądzą, jaki mają pomysł na rozwiązanie całego problemu i co tak naprawdę najbardziej im przeszkadza. Jeżeli chodzi tutaj o życie w ogóle na tym terenie, to jest bardzo niebezpiecznie i bardzo szkodliwe. Nie idzie w ogóle otworzyć okna, nie idzie posiedzieć na polu, nie idzie w ogóle wynieść coś, żeby przewietrzyć, bieliznę jakieś wynieść, wysuszyć, bo w ogóle jest cały smród wokoło, kurz. Mało tego, to jeszcze uciążliwe, straszne hałasy są też, że nie idzie w ogóle żyć tutaj. Nawet na pole, sadzi się, sieje się i wszystko to wnika w pole, ten kurz. I jak to mamy wszystko spożywać, jak mamy tutaj w ogóle żyć? I wnuki, i dzieci, przyjdzie gorąc, siedzimy w domu jak w więzieniu. Bo się nie da wyjść na pole, nie da się posiedzieć. No niestety, ale to jest straszne. Rozumiem, że zwracaliście się o pomoc. Tak, ja dzwoniłam parę razy do ochrony środowiska, do Nowego Sącza, więc ci panowie tam, co siedzą z ochrony środowiska, wyśmiali mnie, po prostu mnie wyśmiali. Więc ja mówię, panowie, kopcie się, śmierdzi, smród jest niesamowity. Powiedzieli tak, że to jest para, to jest nieszkodliwe. Więc wyśmiali mnie po prostu i ja mówię tak, no to dobrze, to niech panowie przyjadą na 5 minut, nie sobie pomieszkają tutaj. I zobaczymy, czy będą panowie się śmiać z nas, czy zainterweniują coś. Nie ma, żadnej pomocy nie ma po prostu. Rozumiem. Bo oni się wyśmiewają z nas. No, że my sobie to zmyślamy, że to jest nieszkodliwe, że normy nie przekraczają. I takie jest właśnie dzwonienie do ochrony środowiska, czy gdziekolwiek. No. A jeśli chodzi o panią, bo z tego co słyszałam, pani nie jest z Korzennej, tylko mieszka pani odrobinę dalej, tak? Tak, no prawie 6 kilometrów stąd, aha, ale ten smród jednak też jest odczuwalny. Aha. Przy jakichś porywach wiatru i w okresie na przykład letnim. Aha. Ale co mogę powiedzieć? Będąc w lecie, tankując tutaj paliwo na stacji, jest czasami niesamowity smród, brzydko mówiąc. Ale to jest straszny smród. Wychodząc z samochodu, tankując paliwo, ja w okresie letnim nabawiłam się takiej choroby, że przyjechałam do domu i leżałam pół dnia. Z powodu wymiotów, dosłownie. Bo to jest okres letni, jest ciepło, jest para, wszystko paruje. Tak. Ja nie wyobrażam sobie, jak ci ludzie mogą mieszkać tutaj na miejscu. Aha. To mnie przeraża. Głupie wywietrzenie prania, pościeli, no tak. Wyjście z dziećmi na spacer. Tak. Ja sobie tego nie wyobrażam. Bo to nie chodzi, bo to też nie chodzi prawdopodobnie o nas, bo my już są starsi, ale o dzieci. Jak można wyjść z wózkiem na przykład na spacer z dzieckiem? Jak trzeba byłoby maski zakładać? Więc my żeśmy mówili to panu ostatnio na zebraniu, to on po prostu wyśmiał się. No, on na każdą jedne pytanie ma odpowiedź, no, co my pytamy. Ja bym chciał powiedzieć o historii, no, może tego placu po prostu, jak pan po prostu zdobył ten plac, po prostu. Był zakład, który był tutaj po prostu kółko rolnicze, upadło. Jak to przejął, zaczął po prostu, miało być tylko betoniarnia. Wiele tu innych ludzi, którzy w okolicy mieszkają, mają na to zgodę, mają na to dokumenty. Ale bieg czasu wszystko to po prostu zniweczył i zaczął po prostu produkować, ściągać odpadki. No my się na to nie zgadzamy po prostu, żeby tu były odpadki ściągane z zagranicy, z całej Polski. Raczej to tak jest, że po prostu my jesteśmy w ciągle uciążliwym sytuacji, mieszkamy, noc to jest smród, to oczywiście każdy to z nas powie. No nie mówię o przejściu się, o zrobieniu grilla, kogoś zaproszeniu, to nie ma nawet dwóch zdań. Ja już to kiedyś przy wywiadzie powiedziałem, że po prostu chciałbym kogoś tu nawet ściągnąć, po prostu ja mu dam tygodniowe, miesięczne, samo żeby mieszkał u mnie, ja mu dam wyżywienie, wszystko, niech tu pomieszka. Nie, teraz jest jeszcze okej, okay, ale są takie warunki, którzy nieraz ludzie tu powiedzą, że po prostu, że no nie da się żyć. Ale to był w których latach po prostu, którzy byli pokolenie starsze. My jesteśmy tutaj młodszym pokoleniem. Większość tutaj ludzi jest, ma swoje dzieci. Większość po prostu młode małżeństwa, które po prostu, tak jak tutaj było wspomniane, nie wyjdą na spacer. Nie wyjdziemy nic. Zamykamy okna. A jedno po prostu chciałbym jeszcze do
pana marszałka po prostu powiedzieć, że i on może nie wie, jaka to jest utylizacja po prostu. Ja tu nieraz się przyglądam, po prostu wychodzę na różne sprawy i przyglądam się, jaka utylizacja jest tutaj tego zakładu. Przychodzi tir, kipuje na daną plac, po prostu za chwilę on zjeżdża, kopie po prostu, koparka po prostu ładuje to i to, co przywozi, znów ładuje na tira, za parę minut wyjeżdża ten sam tir, który to jest. I to jest utylizacja, która powinna być po prostu utylizowana, raczej moje zdanie, inaczej. I chciałbym jeszcze tutaj po prostu powiedzieć, mam tutaj zdjęcia zrobione, ja tu jeszcze przedstawię. Parę dni temu byłem, który była otwarta cała po prostu rura, po prostu, która jest do rzeki. Można po prostu popatrzeć sobie. Jeszcze widać tutaj jest woda, ale kiedyś ona była niezadeklowana, w ogóle nie była zadeklowana. W ogóle smród, wszystko szło w rzekę. Teraz widzimy, że jest zadeklowana. Wczoraj jeszcze byłem, po prostu teraz jest, tu widzimy, któryś cieknie rzeka, tu cieknie z tego do rzeki. A teraz widzimy, po prostu ja byłem i ona jest zastawioną gumą. I po prostu jest, dlatego że nawet kropeczka nie widzimy. Widzimy jeszcze na zdjęciu dokładnie tutaj, że widzimy tutaj uchwyt, który jest, on jest odtegowany po prostu. Nie będę po prostu tegował, bo każdy, kto wie, kto przejdzie po prostu koło rzeki tam, po prostu, że taka firma, Mobruk, jeszcze raz powiem, wyjeżdżają tiry. Ja tu mieszkam ciut poniżej. Taka lawa, to błoto, które po prostu jest, wywozi. Nieraz inne firmy mają myjki, które myją koła, po prostu żaden element nie wywiezie się na drogę. Tak samo ja i dzwoniłem do Wiosiu. Wioś nic nie interweniuje w stosunku do nas. Więc my po prostu przeciwko temu jesteśmy zakładowi. I chcieliśmy po prostu na pewno zorganizować to spotkanie, żeby pan marszałek się dowiedział, jak wywożą to śmieci, jak się tu żyje. Gdyby została sporządzona taka analiza stanu zdrowia tu mieszkańców w odległości kilometra, półtora kilometra i taka rzetelna, nie na podstawie wywiadów, tylko przez osobę jakąś z zachowaniem wszystkich po prostu no, standardów odnośnie no, tych danych osobowych, żeby była przedstawiona, był przedstawiony stan zdrowia mieszkańców oraz przyczyny zgonów ludzi, nawet czasem młodych. I czy rzeczywiście nie musimy się obawiać o stan własnego zdrowia? Odnośnie ostatniego spotkania z panem wójtem w urzędzie gminy, po tym spotkaniu w nowym roku poszliśmy na teren gminy, zbieraliśmy podpisy, zebraliśmy ponad 300 podpisów, pod którym się podpisali pan wójt, co ostatnio było na stronie, że on się podpisał tylko na liście obecności, nie na liście sprzeciwiających się osób tej firmy. Wczoraj dzwoniłem do władz gminnych, zapraszałem ich na to spotkanie dzisiaj. Jak widać, chyba nie ma nikogo. To miała być betoniarnia i mam papiery na to i miało być to plazmowane, bo to wszystkie listy mam odnośnie tego. Nawet tu podpisał pan Skowron też, że jako się tutaj też z 2011 roku, co to wybuchło, to tak samo, tak, co śmierdziało, no to on się tutaj w ogóle też jest pod tym, że to nie jest w ogóle szkodliwe, że to może być, że to plazmowane, że to na drogi betonowe, że zapraszał mieszkańców, ale że nie byli, a i kilkakrotnie my tu były, dzwoniły. Jeszcze te tutaj w pobliżu, ale to w ogóle nie jest nigdzie wniesione, ani w ogóle nie jest, nigdzie, nikt się tym nie interesuje. A jeśli chodzi o ten wybuch pyłu, jak to? To był wybuch, bo się rozszczelnił zbiór silos i po prostu oni to w ciągu kilku godzin zebrali. 250 ton ziemi razem z tymi odpadami, które ten byliśmy, rozmawialiśmy, to nie są niebezpieczne odpady, jak nam powiedzieli, więc była też straż, była też z Wosiu byli, także to zebrali. No i ten wybuch, mówili, że niebezpieczny, ale to tak szybko zbierali, bo się zapowiadał, że wieczór będzie deszcz. Bali się, że po prostu zaraz jest rzeka, że po prostu to wszystko pójdzie do rzeki. Zebrali, przetworzyli to w firmie, tutaj u pana i zutylizowali i uciszyło się. I tyle. To jest po prostu wszystko fałszywe.
to nie jest tak, jak ma być, że ma wszystko tak, jak trzeba, że ma wszystkie zaliczone, że ma wszystkie badania, a jeżeli by to wszystko miał i wszystko robił, to by nie było chyba takich smrodów, takiego, że nie można wytrzymać, usiedzieć, że nie można okna otworzyć, nie można na polu posiedzieć, tylko trzeba w domu siedzieć jak w więzieniu. Czy jest parę dni takich, co nie za bardzo jest czuć, ale jest takich dni parę takich, że... Żeby pasował w maskę. W ogóle nie idzie wyjść na pole. Trzeba uciekać do domu. A jak się dzwoni, przyjdą, popatrzą, to nie od nas, to nie od nas, to nie jest. Nawet sam pan mi powiedział, bo ja go zawołała, jak śmierdziało tu na ogrodzie. Poprosiłam go i zadzwoniłam do niego, bo mi dał numer. I mówię, że tak śmierdzi, mówię. A on mi mówi tak, co śmierdzi, niech sobie pani stajnie zamknie też smród od stajni. Przecież jeszcze wiemy, mamy krowę, konia, żeby jaki gnój jest śmierdzący, a jakie jego przeroby są śmierdzące. No. No to masakra, no jak tak można wprost w oczy człowiekowi powiedzieć? No. To jest w ogóle nie do pojęcia. Huki, tak samo są huki, tak. 10 po 11 godzina huki, młotami się tuką, później wylewają te kwasy, śmierdzi. Rano 3 godzina te tiry też stoją. Też huk jest niesamowici, jeżdżą i to zastawiona jest droga, nie idzie przejść, nie idzie przejechać, bo jeszcze kierowcy tacy chamscy z tego, że po prostu ubliżają, ja nie powiem jak, ale ubliżają. Tak nie może być, po prostu te na drogach powinno się przejechać legalnie, a nie żeby stać i jeszcze oni jeszcze dyskutują głupio. I to jest szereg, od Mobruku do mostu. I nie idzie przejść na nogach, nie idzie przejechać. No coś nieprawdopodobnego. Cały czas my to nosimy do domów, na podwórko wszystko. Czy tak powinno być? Uważam, że nie. A odnośnie jeszcze tych zapylenia, tego wszystkiego, ja kiedyś zwracałem się do pana Mokrzyckiego, bo mieszkam za tym murem, za zakładem z tyłu. I przy wiatrach były pył wynoszony z tego placu, z tych aut. I pytam się, co to jest na drodze, bo miałem zdjęcie zrobione, jak droga wygląda do mnie, do domu. Czerwony szlak na drodze. A pan Mokrzycki powiedział, on nie wie, skąd się to wzięło. No to ja też nie wiem, skąd się to wzięło. Chyba UFO przyniosło, no bo nie można inaczej tego wytłumaczyć. My ręce rozkładamy, ale no między sobą tutaj walczymy. My jesteśmy tutaj zebrali i myślę, że no na pewno protestujemy, że nie chcemy tutaj z powiększenia po prostu tych odpadków. My chcemy po prostu to nawet, żeby umniejszyć, nawet zlikwidować. No wiadomo, że jeszcze, no nie wiadomo, czy się nie da, ale my tu protestujemy. Na pewno nie chcemy, żeby powiększyć tego. Tak, i powinno być to zabudowane przede wszystkim, jak on chce takie coś sprowadzać. Do tej pory to już tyle lat było, trwa, to on powinien dawno to już po prostu sobie zabudować, jakoś zabezpieczyć filtry szczelnie, a nie żeby, no tylko to chodzi też o pracowników, no, bo pracownicy, co oni by tam na tej hali też, no. Ale jest dużo pracowników, wie pani, takich, którzy narzekają na stan zdrowia, z tego co ja wiem, no. Że jest dużo pracowników, co narzeka, że dolega po prostu. No i jest też tyle pracowników tam, co powiedzieli, że szkodliwe to jest. No. Zostaliśmy, jak to mówią, na pastwę losu swoich, po prostu, którzy my tu jesteśmy po prostu. Gdyby to tak było wiadome, że to taki będzie smród, no gdzie będziemy uciekać teraz, jak to jest nasze po prostu majątki, tyle domu żeśmy w remonty włożyli pieniędzy i kto teraz będzie stąd uciekał? To każdy chce żyć godnie. Ale myśmy byli wcześniej, niektórzy mieliśmy domy wcześniej niż on. My nie będziemy się my do niego dostosowywać, tylko niech on się do nas dostosuje. Jeżeli my sobie nie życzymy, powinien to zmniejszyć, powinien to w ogóle zabezpieczyć, zabudować całe, nie żeby my to wszystko wdychali. Jest po prostu walka z wiatrakami. A czy zobaczymy, czy to coś da? Synowie moi dostali działki tutaj budowlane, młode małżeństwa. Obydwa się wyprowadzają, to mówi tata, mama, sorry, no ale nie będziemy tutaj mieszkać. Jeżeli ktoś ma dostęp do CB radia, gdzie komunikują się kierowcy tirów, oni jadąc tutaj na Niecew nazywają, że jadą na Hiroshimę. Co to była Hiroshima i jak się skończyło, chyba wszyscy wiemy. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze dodać jedno. Do 15 stycznia są prowadzone konsultacje. Mieszkańcy mogą zapoznać się z dokumentacją, mogą złożyć jakieś swoje wnioski, skargi. Ale uważam, że te konsultacje prowadzone są w nieodpowiedni sposób. Ja sam o sprawie dowiedziałem się dopiero 30 grudnia, kilka godzin przed sesją, która odbywała się w Urzędzie Gminy, ponieważ jestem radnym gminy. Zabrałem głos na sesji
I prosiłem władze gminy, żeby zamieściły na swojej stronie gminy informacje o tym zawiadomieniu, że tutaj jest planowane są jakieś zmiany w firmie Mobruk. Niestety spotkałem się z odmową. Uważam, że w ten sposób nie dotrzemy do jak największej liczby osób. Gdyby ta informacja była na stronie gminy, tak to zwyczajowo się zwykło robić, a nie tylko przed urzędem gminy w Gablocie, to byłoby nas tutaj znacznie więcej. Pod tym pismem, które tutaj sporządzili mieszkańcy, podpisałoby się nie 300 osób, a kilka tysięcy. Jestem o tym przekonany. Dziękuję.